publio.pl Najlepsze e-booki, audiobooki, eprasa. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA. Ryszard Czwirlej. Pocałunek Judasza. Czyta Leszek Filipowicz. Prolog. Środa, 9 października 1991. Okolice Pniew. Śnieg zaczął padać wieczorem, ale teraz nie było już po nim śladu. Białe połacie zniknęły, gdy nad ranem zrobiło się trochę cieplej i lunął deszcz. Cieplej nie oznaczało jednak ciepło. Wiał porywisty wiatr, który sprawiał, że ludzie trzęśli się z zimna, a na nieodsłoniętych od deszczu karkach od razu pojawiała się gęsia skórka. W taki jesienny poranek. Najlepiej leżeć w łóżku i nie wysuwać nosa spod kołdry, pomyślał Kalafior, przenosząc ciężar ciała z lewej nogi na prawą. Ech, niemiłosiernie bolało go lewe kolano i musiał dać mu odrobinę wytchnienia. Trzeba było je oszczędzać, bo kiedyś miał je mocno obite i przestawioną łąkotkę. Po tym jak jeden gnojek kopnął go czubkiem buta piłkarskiego, defasonując mu girę i no, wtedy jeszcze o tym nie wiedział, kończąc tym kopniakiem jego piłkarską karierę. Bo po operacji kolana kalafior już do grania w piłkę nie wrócił. Zrobili mu ten zabieg niby fachowo, ale cały czas ta lewa noga była znacznie mniej wytrzymała od prawej. Nic więc dziwnego, że nie za długo dawało się na niej klęczeć. Ach, na szczęście nie klęczał na twardym, tylko na miękkiej, leśnej ściółce, więc jakoś dawało się wytrzymać. Najgorsza jednak była świadomość, że nie miał pojęcia, jak długo to potrwa i co tu się w ogóle dzieje. Jechał pasatem skrojonym w Berlinie. Miał dostarczyć auto do warsztatu w Poznaniu. Prócz niego jechało tą samą trasą jego dwóch kumpli. W zasadzie to jeden był kumplem, a drugiego dodano im w ostatniej chwili. Był starszy o jakieś dziesięć lat i wcale do nich nie pasował. Taki trochę gret, co to sobie chciał dorobić na samochodowej robocie. No, ale skoro szefostwo go zaakceptowało, to ani on, ani kula, czyli ten jego kolega, nie mieli nic do powiedzenia. Byli przecież tylko od roboty. Jechali pociągiem do Berlina. Potem metrem pod wskazany adres, tam stały już przygotowane fury, do których wsiadali i nikogo o nic nie pytając, wracali do Polski. Robota czysta i przyjemna, a za każdą sprowadzaną bryczkę ich szef płacił po 200 marek na rękę. <laughs> Żyć nie umierać! No więc umówili się na tym parkingu niedaleko świecka, że się tu spotkają. Jakby się zgubili. On i kula się umówili, a ten gość, który przedstawił im się jako Maraz, powiedział, że się też zatrzyma. A Kalafior nie miał nic przeciwko. W końcu jechali razem tym samym kursem dla tego samego pracodawcy, więc no, byli niejako kumplami z pracy. Kula zajechał swoim białym oplem kadetem pierwszy. Kilka minut później na tym leśnym parkingu byli już wszyscy trzej. Zdążyli tylko zapalić po papierosie i wypić trochę kawy z termosu, gdy pojawiło się kolejne auto. Zielony Volkswagen Transporter na niemieckich blachach zatrzymał się przy połamanej drewnianej ławce tuż przy wypełnionym do granic możliwości śmietniku którego zawartość rozsypała się po całym parkingu. Z auta wysiadło czterech mężczyzn. Kalafior obrzucił ich niechętnym spojrzeniem, ale nie miał nic przeciwko temu, żeby obcy też skorzystali z ich parkingu. W końcu to był las, i każdy mógł się tu wylać pod drzewem. Ale mężczyźni wcale nie mieli zamiaru ulżyć swoim pęcherzom. Gdy tylko wyszli z transportera, ruszyli szybko w kierunku kalafiora i jego kolegów. Nim ci zdążyli się zorientować, co się dzieje, dostrzegli skierowane ku sobie lufy pistoletów. Ręce, kurwa do góry i nic! Zamknąć mordy, kurwa! zawołał najniższy, mocno napakowany, ubrany podobnie jak pozostali w skórzaną kurtkę. Na głowie miał czapkę z daszkiem, y, taką amerykańską z jakimiś literami n i y. Kalafir nie wiedział, co znaczą te litery, ale nie miał czasu się nad tym zastanawiać. Szybko podniósł ręce, tak jak mu kazano, rzadko, a właściwie nigdy nie celowano do niego z pistoletu, więc teraz przestraszył się, poważnie widząc wymierzoną w siebie broń stający nieco z boku wysoki i dobrze zbudowany gość był ubrany lepiej niż pozostali miał na sobie wełniany płaszcz a pod nim dwurzędowy garnitur taki trochę biznesmen pomyślał o nim kalafior kiedy ten podszedł bliżej i pchnął go w stronę lasu po chwili wszyscy trzej klęczeli na ściółce a ci którzy ich tu przyprowadzili stali za ich plecami wy. — Jeździcie do Niemiec i przywozicie fury? — odezwał się w końcu ten wielki. — On chyba był ich szefem — domyślił się Kalafior, bo to, jak mówił, wskazywało, że chłop ma władzę. — Tak? — odzywał się do chłopaków jego dawny trener w drużynie Olimpii Poznań. Też miał podobny, nieznoszący sprzeciwu ton i nie używał wcale żadnych przekleństw. — A bo co? — Odpowiedział hardo maras. Bo chujów stoty, kurwo! krzyknął niski łysol i kalafior usłyszał trzask. Maras musiał dostać z liścia w pysk. Plaśnięcie było wyraźne, a jęk marasa nie pozostawiał już żadnych złudzeń. Jeszcze raz się kurwa odezwiesz bez pozwoleństwa, to dostaniesz w łeb kijem od łopaty, ty jebańcu! zagroził łysy. Czego od nas chcecie? Zapytał płaczliwym tonem kula. Kalafior zdał sobie sprawę, że jego kumpel niczego z tej lekcji nie zrozumiał. Bo jeśli ten mały mówił, że nie wolno odzywać się bez pozwolenia, kolejne uderzenia i tym razem kula jęknął z bólu. Mówiłem wam, że bez pozwolenia nie gadamy. A teraz wywracać kieszenie i wysypać wszystko do czapki. Kermit, weź no swoją bejsbolówkę i zrób zbiórkę. Po chwili pojawił się przed nimi ten gość w amerykańskiej czapce, ale tym razem nie miał już jej na głowie, ale w dłoniach. — To znaczy, że taka czapka nazywa się weźbolówka — stwierdził w myślach, kompletnie bez sensu kalafior, wrzucając do niej portfel z dokumentami, kluczyki od auta i kilka banknotów. Pozostali zrobili dokładnie to samo. — No dobra — pochwalił ich ten wielki w garniturze. — To teraz... Grzecznie odpowiecie mi na kilka pytań, jasne? Jasne! odpowiedział szybko kalafior. To powiedzcie mi, dla kogo wy pracujecie, co? Dla pana Grubińskiego, co na niego mówią gruby rychu, znaczy dokładniej dla pana Waligury, co prowadzi warsztat pana Rycha, bo, bo pan Grubiński już warsztatu nie prowadzi. zaczął wyjaśniać kalafior, starając się nie pominąć żadnych szczegółów. A! Ten Grubiński to czemu nie prowadzi? dopytywał mały. Bo on się już takimi drobiazgami nie zajmuje, o on jest bankier i ma własny bank. Ho, 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 o, bankier, kurwa! To, to jakiś musi być niezły chuj, że w banku robi he, he! skomentował ten od czapki. Chuj czy nie, jego interesy samochodowe się właśnie skończyły stwierdził szef bandziorów. Teraz to my przejmujemy cały teren. Lepiej, żebyście na niego nie wpadli, bo z was zrobi pasztetówkę! rzucił Maras. Powiedział to głosem pewnym i zdecydowanym, jakby wiedział doskonale, że z Grubińskim nie warto zadzierać. A ciebie kto kurwa pytał? krzyknął mały i znów rozległ się trzask wymierzonego ciosu. Maras przewrócił się padając na bok. Ty, dowodzący bandytami wielki gość stanął przed kalafiorem. Ty nie jesteś głupi! pochwalił go uśmiechając się szeroko, po czym chwycił chłopaka za rękę i pociągnął ją ku sobie. Posłuchaj mnie, kolego. Zaczął mówić wolno, tak jakby chciał, żeby wszystko, co powie, dotarło do Kalafiora. Powiesz panu bankierowi, że skończyło się wożenie bryczek z rfn -u. Teraz auta mogą wozić tylko ci, którym my na to pozwolimy. — A kto wy jesteście? — zapytał przytomnie Kalafior. — My jesteśmy młode wilki — wyjaśnił mu mały łysol. — Młode lwy rządzą — poprawił go ten wielki szef. — A, no, właśnie, lwy! — rzucił szybko, jakby chciał zatrzeć swoją pomyłkę. — Rozumiesz, kurwo, że, że my tu rządzimy? Znaczy się lwy? Młode? A, a, a nie wilki? — No, rozumiem. — No, to niech ten twój bankier wypierdala na księżyc czy gdzie tam chce i niech nie próbuje z nami zaczynać, bo skończy tak, o, kurwa! — powiedziawszy to, wskazał głową w prawo. Tam cały czas leżał Maras, który jeszcze dobrze nie oprzytomniał po potężnym uderzeniu w tył głowy. Do leżącego podszedł niepozorny, szczupły facet, cały w dresie z kreszu i w czapce z owczej wełny na głowie. Wydobył z zapaska pistolet i niemal nie mierząc przycisnął spust. Kula trafiła w skroń Marasa, który chyba nawet nie zdążył się przestraszyć. W jego szeroko otwartych oczach Kalafior dostrzegł bezbrzeżne zdumienie, nim spojrzenie zaszło mgłą i zamarło, rejestrując ostatni obraz z leśnym parkingiem. Przerażony kula krzyknął głośno, starając się zapewne wyrazić w ten sposób swoją niezgodę na bezsensowną śmierć nowego kolegi, ale jego krzyk urwał się nagle, zagłuszony kolejnym wystrzałem. Dresiarz, który stanął za nim, pociągnął za spust i czoło chłopaka pękło, a kula znalazła drogę wylotową z drugiej strony głowy. Bezwładne ciało kuli, który swój pseudonim wziął od breloczka do kluczy zrobionego z karabinowego naboju, bezwładnie opadło na leśną ściółkę, rosząc ją wypływającą z rozdartego czoła krwią. Ja pierdolę! jęknął kalafior. Który zrozumiał, że to, co dzieje się wokół niego, to nie żadna scena z filmu gangsterskiego, ale. Prawdziwy film, w którym on jest jednym z głównych aktorów. Doszło do niego też, że jego rola właśnie się kończy, i jej finał będzie równie tragiczny, jak w przypadku tych dwóch zastrzelonych kolegów. A, 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 ale zaraz przecież ten facet powiedział, że ma powtórzyć coś Grubińskiemu. Nie zabijajcie mnie, proszę. Powiem panu Grubińskiemu wszystko, co trzeba pewnie że powiesz kurwa. Wszystko mu powiesz kurwa, wszystko! powiedział Mały i szarpnął jego dłoń do przodu. Chłopak poczuł, że ktoś z tyłu łapie go za drugą rękę i za szyję. Nie rozumiał, co się dzieje, dopóki nie zobaczył tego czwartego z napastników, grubego i wielkiego gościa w wełnianym płaszczu. Ten podszedł do swojego niższego kompana, spojrzał na niego i Zadowolony, uniósł w górę ogrodowy sekator. Ile tniemy? Zapytał podwładnego. Niech palmu upierdoli jednego, tyle wystarczy, stwierdził mały. Gruby pokiwał głową, a potem chwycił w żelazny uścisk palec wskazujący prawej dłoni kalafiora. Ten próbował ją wyrwać, ale nie miał najmniejszych szans. Uchwyt był zbyt silny nagle poczuł rozdzierający ból i krzyknął najgłośniej jak potrafił, wyrażając w tym okrzyku rozpacz, a jednocześnie skargę na niesprawiedliwość losu, bo palce prawej ręki były mu bardzo potrzebne w jego samochodowej pracy i gdy ta myśl przemknęła mu przez głowę jak błyskawica i eksplodowała bólem, rozpryskującym się po całym ciele, Nagle wpadł w czarną otchłań niemocy, strachu i omdlenia. Co z nim zrobimy, szefie? spytał ten w bejzbolowce. Owiń mu czymś łapę, jakimś bandażem czy szmatą, Sać do bagażnika i bierzemy go. Wyrzucimy gnoja w Poznaniu. A ci dwaj? Niech sobie leżą. Oni już do niczego nie są nam potrzebni. A ten tu zaniesie wiadomość, że z nami się nie zadziera. A co z palcem? Weź se na pamiątkę, stwierdził Gruby i ruszył w kierunku Volkswagena. Trzeba się było śpieszyć, bo w każdej chwili na parkingu mógł się pojawić jakiś obcy samochód, a oni przecież nie potrzebowali żadnych niepotrzebnych świadków. Gdy wyjeżdżali na drogę, na parking wjechał duży fiat z siedzącą za kierownicą starszą kobietą. Rozdział pierwszy. Poznań czwartek, dziesiąty października, godzina jedenasta trzydzieści. Ja to bynajmniej obrzydliwy jestem, powiedział podkomisarz Teofil Olkiewicz, spoglądając na dwa zakrwawione palce leżące na zielonym linoleum. Co jesteś? Zapytał komisarz Mariusz Blaszkowski. Blacha bo tak nazywali w komendzie tego mierzącego sto osiemdziesiąt centymetrów dobrze zbudowanego bruneta o szczupłej, starannie ogolonej twarzy, ubrany był w dżinsową kurtkę lewisa i czarne sztruksowe spodnie. Policjant siedział przy stoliku i coś zapisywał w notesie. No. Że krwawi to ja nie lubię, bo mnie mgli, jak się napatrzę na takie czerwone plamy. I zaraz muszę coś na przepukanie gardła wziąć, wyjaśnił Wolkiewicz. Napisie koli — zaproponował Blaszkowski. A, a, ale co ja dzieciok jestem, żeby słodkie pić? skrzywił się Teoś prostując plecy. Złapał się za bolące miejsce i jęknął głośno. — O, i do tego jeszcze miestrzyka w krzyżach. Jakiś heksenschuss, czy jak? — Coś mi się widzi, że ja już za stary jestem na tą nową milicję. — Jak za stary? Blaszkowski obrzucił kolegę uważnym spojrzeniem. Teofil Olkiewicz rzeczywiście do najmłodszych funkcjonariuszy nie należał. Jak na policyjne standardy był mocno posunięty w latach, bo przekroczył już pięćdziesiątkę. Do tego wyglądał niezbyt okazale, mierzący nieco ponad 160 centymetrów, obdarzony wielkim brzuchem, który skrywał pod opiętą, popielatą marynarką, założoną na niebieską koszulę mundurową, sprawiał wrażenie specjalisty do spraw hodowli drobiu w prowincjonalnej gminnej spółdzielni a nie policjanta śledczego z komendy wojewódzkiej w Poznaniu. Ale, jak wiadomo, policjant z dochodzeniówki nie powinien się rzucać zbytnio w oczy i lepiej, żeby był podobny do nikogo, niż miałby w sobie coś charakterystycznego, czyli wyróżniającego i zapadającego w pamięć. Olkiewicz poprawił opadającą na bok zaczeskę, maskując stydliwie łysinę na czubku głowy i zbliżył się do kontuaru. Skinął na bladego barmana o smutnym i dość przestraszonym spojrzeniu, który wyglądał jak śleć podczas wędzenia. Mężczyzna natychmiast podszedł do policjanta, licząc, że ten będzie chciał go przesłuchać. W końcu był świadkiem tego, co się tu w tej knajpie wydarzyło godzinę temu. I miał już przygotowaną odpowiedź na wszelkie śledcze pytania. Jednak ten grubas o okrągłej twarzy i dwóch podbródkach miał wobec niego zupełnie inne plany. Ty dalej no mi wyborowej. Funkcjonariusz wskazał palcem na rząd butelek stojących na szklanej półce, która opierała się na lustrzanej tafli ściany. Barman zrobił wielkie oczy i spojrzał zdumiony na gliniarza. Nie spodziewał się takiego obrotu rzeczy. Raczej przygotowywał się na wnikliwe przesłuchanie, a tymczasem ten oto facet, zamiast poddawać go badaniu, kazał mu robić to, co zwykle robił, czyli lać wodę. Jako profesjonalista, zaraz jednak otrząsnął się ze zdumienia, pokiwał głową i sięgnął po szklankę. Nie. Nie po kieliszek, bo tu był porządny, europejski i nowoczesny bar z wielką plastikową reklamówką martini, stojącą na kontuarze. W takim miejscu nie piło się po hamsku, tak jak w tych wszystkich mocno zakorzenionych w perelowskiej rzeczywistości podrzędnych spelunach. Tu do szklanek nalewało się drinki, czyli wódkę mieszaną z sokiem pomarańczowym z kartonika albo Pepsi-Colą, a wszystko to z dodatkiem kostek lodu. Postawił szkło na blacie, sięgnął po butelkę wyborowej i nalał pięćdziesiątkę. Spojrzał na łysego i uśmiechnął się. Ten ze zrozumieniem pokiwał głową. Zaraz jednak zrobił zdumioną minę, gdy dostrzegł w ręku barmana butelkę Pepsi. Chłopak zdjął zgrabnie kapsel otwieraczem i już chciał wlać do szklanki ciemny płyn, ale policjant go powstrzymał. Łe, tej, e, co ty chcesz zrobić? No, drinka? wyjaśnił zbity stropu bufetowy. Że, że niby jak? No, do wódeczki kola? Policjant zmrużył oczy w geście dezaprobaty. Drynek, to jest dla dziewczynek, stwierdził. A ja piję wódeczkę z wódeczką co najwyżej. No, no, ale no, jeszcze wyborowej do pełna i zostaw flaszkę. A ten ulepek to możesz też zostawić. Tej, Mariusz, chcesz, Pepsi? Pepsi piją lepsi. <laughs> Jego kolega nic nie odpowiedział, więc Olkiewicz machnął ręką, chwycił za szklankę i upił spory łyk wódki. No, to, to teraz. — Człowiek może się zająć jakąś robotą, jak już gardło trochę się przepłukało — powiedział ni to do siebie, ni do barmana. Sięgnął do kieszeni i wydobył z niej paczkę francuskich guluazów. Włożył do ust jednego i zaczął szukać zapałek. Barman był szybszy. Podsunął mu zapaloną srebrną zapalniczkę. — Policjant — Zaciągnął się głęboko i zaraz odkaszlnął, bo tytoń był dość mocny. W końcu wdrapał się na barowy stołek i zadowolony oparłszy się o kontuar, pomachał nogami. He, kiedyś to się paliło ekstra mocne bez filtra, stwierdził, wskazując swojego papierosa. Ale jak się we w tym kraju wszystko zmieniło, to przeszłem na te Francuzy, co. Nie stać mnie? Pewnie, że stać. Bo teraz ćmiki tanie, jak barsz, a te ekstrasy to się całkowicie popsuły, że się nadają do palenia ino dla szuszwoli. A pomyśleć, że... Kiedyś takie zagraniczne ćmiki, to można było inną w pewek się dostać, a teraz to w każdym kiosku ruchu a, a, albo na tych, no, st straganach sprzedają i wszystko, co tylko człowiek chce, żyć, się umierać. O, i nawet piwo jest wszędzie w sprzedaży, a kiedyś to, żeby browar kupić. — Chce pan zamówić piwo? — zapytał barman — któremu powoli mijał już szok i zaczął wracać do rzeczywistości. Między innymi dzięki temu, że wciągnął go w nią Olkiewicz, dając okazję powrotu do codziennej rutyny. Teofil pokręcił głową. Ty tu w barze pracujesz i nie wiesz, że wódeczki z piwem się nie miesza? Jak już człowiek wypije wódkę, to się takiemu piwa nie podaje, bo się może za szybko struć. A co innego, jak się od piwa zacznie. Szczególnie dobrze jest ten czas, jak się po mocnym piciu ma kaca, a nie chce się upić tak od razu, bo. Na ten przykład się jest w robocie i trzeba być na chodzie. To się wtedy dzień zaczyna od małego piwka, żeby tego kaca utopić w słabym alkoholu. A potem, no, tak jakieś dwie godziny później, można drugie piwo przyjąć, bo kac już się rozpuścił, no... I jak się trzecim poprawi tak jakoś przed obiadem, to po obiedzie już człowiek całkiem gotowy, żeby wypić se pięćdziesiąteczkę. uniósł szklankę i upił łyk. Barman najwyraźniej chciał coś odpowiedzieć na temat metody zapijania kaca, bo jako codzienny obserwator amatorów wyskokowych trunków miał własne spostrzeżenia w tej materii, ale Olkiewicz nie dał mu dojść do słowa. Oczywista, że można też go żołę od rana walić, ale to nie jest dobre, bo człowiek może się szybko osłabić. Także, no, z piciem trzeba uważać, jak kto nieobyty. A ty. Jak w barze pracujesz, to musisz mieć wiedzę, bo ona w robocie się przydaje. No, tak jak w każdej pracy, potrzebna jest wiedza. O, jak choćby przykładowo wiedza, co się w naszej policyjnej robocie przydaje do wykrywania przestępców. Widzisz, jak mój koleżka komisarz pisze i pisze w notesie? Bo on, jak se coś wymyśli. To zaraz zapiszę i potem z tych notatek to wpisuję wszystko do protokołów. A ja nie zanotowuję, bo ja mam wiedzę w głowie. Powiedziawszy to, postukał się palcem w czoło i uśmiechnął zadowolony. Ale nasza wiedza, co ją mamy zapisaną albo poukładaną w łepetynie, musi się skądś wziąć. A bierze się ona od świadków takich jak ty. I dlatego musisz teraz se wszystko przypomnieć i powiedzieć dokładnie, jak to było. Barman wzruszył ramionami. No, no niby nic nadzwyczajnego nie było. No chyba tylko to, że pan Piotrowski, znaczy się agent naszej restauracji, Poszedł do drzwi, żeby je otworzyć, bo u nas się otwiera dopiero od dwunastej? No, no bo wcześniej na kuchni jeszcze się jedzenia nie robi. Tak do dwunastej mamy zamknięte, a wszyscy już się przygotowują. Znaczy się kładzie się na stoły świeże obrusy, i, i to robi kelner dy, dyżurny, ten, co go nie ma w tej chwili obecnej, no bo uciekł, jak się wszystko zaczęło. A tyżeś czemu nie uciekł? Bo, bo ja byłem za barem. A, a, a ten taki chudy, to, to kazał se nalać wódki z sokiem pomarańczowym. I, i, I ja mu musiałem przecież nalać. A tych dwóch innych to gadali z szefem, a właściwie to na niego krzyczeli i, i go szarpali, a, a potem to zrobili. Wskazał palcem na plamę Krwi na linoleum i leżące tam dwa palce. Blaszkowski pochylał się nad nimi wraz z technikiem policyjnym, który przymierzał się do robienia zdjęć. Aha, a co oni gadali? Zainteresował się Olkiewicz. No, że, że pan Piotrowski nie, nie zapłacił im i że ma zapłacić? A oni mówił, że w kasie pusto i nic nie zarobił, i żeby mu odpuścili? A, a oni, że nic mu nie odpuszczą, bo za ochronę trzeba płacić. A jak kto nie płaci, to dostaje pierwsze ostrzeżenie, taki lekki wpierdol, bo pan Piotrowski już od nich dostał po ryju, znaczy się po twarzy, i chodził w ciemnych okularach przez dwa tygodnie. No i, i, i ten gruby i, i taki wielki jak szafa dwudrzwiowa złapał szefa w pasie, a, a drugi wziął jego rękę i nawet nie zobaczyłem, kiedy wyciągnął sekator taki chyba do gałęzi i ciachnął Je, jeden palec, a potem drugi i co dalej? no, dalej to już nic poszli sobie, a pan Piotrowski z, z, zemdlał chyba z bólu, no i? I, i? i kazali, żeby nie dzwonić na policję, bo i mi obetnął palce i coś jeszcze, jak tu wrócą i, i powiedzieli, że wrócą niedługo i że szef ma do tego czasu zebrać całą kasę a kto zadzwonił po policję? Zainteresował Siolkiewicz. No, no ja. Nie bałeś się? Bałem, ale musiałem zadzwonić, żeby pogotowie przyjechało i zabrało szefa do szpitala, no i żeby mu pomogli i. I jak dzwoniłem, to mi się numery pochrzaniły i zamiast na pogotowie ratunkowe, za zadzwoniłem za, na 997 i jak zacząłem mówić o tych obciętych palcach, to się okazało, że rozmawiam z policją i że policja wysyła już karetkę, no i to wszystko. Zabrali szefa do szpitala, powiedzieli, że policja już jedzie i, i wyście już przy, przyjechali. I, I jeszcze powiedzieli, że oni są młode lwy, jak w tej książce. — Jakiej książce? — Irwinga Showa. — Olwak? to ja nie czytam — stwierdził Teofil, który niczego nie czytał, za wyjątkiem nekrologów w głosie wielkopolskim. Dopił wódkę do końca i zaordynował sobie kolejną porcję. Pokiwał głową ze zrozumieniem... Coś tam mruknął pod nosem i zeskoczył ze stołka. Podszedł do Blaszkowskiego i wyciągnął ku niemu dwa palce układające się w zwycięskie V. Obetnęli je, bo nie zapłacił jakiejś kasy. Ten młody wszystko widział. Powiedział, że do końca tygodnia ma czas, żeby zapłacił i że ma nie wzywać policji. A do cięcia palców mieli sekator, taki do obcinania gałęzi w ogródku. Skurwy syny! Warknął Blaszkowski. Pewnie chcieli wymusić okup za ochronę. No, właśnie tak powiada te, ten młody, potwierdził Teofil. I mówisz, że kiedy mają przyjść? Eee, chyba w niedzielę. Trzeba by się z nimi spotkać. Mariusz uśmiechnął się, a potem otworzył swój notes i coś w nim zapisał. Olkiewicz pokręcił głową z dezaprobatą. On Niczego nie zapisywał, a o wszystkim pamiętał. No może niekiedy zapominał o czymś, ale skoro zapomniał, to znaczy, że nie było to nic ważnego. E, na, nazywają się młode psy, przypomniał sobie Tyofil. Psy? Zdziwił się Blacha. Ale dlaczego psy? To z książki tego no e, szoła. Powiedział Teoś, który jakimś dziwnym trafem zapamiętał nazwisko pisarza. Lwy, poprawił go Mariusz. Młode lwy. No właśnie, niech będą lwy. Yy, w każdym razie rozchodzi się o zwierzynę, co to umie odgryźć człowiekowi palce. Pewnie w tej książce tak napisał ten pisarz. Mariusz pokiwał głową, wyraźnie zaskoczony. Nigdy by nie przypuszczał. Że Teofil ma jakąś wiedzę na temat literatury amerykańskiej. Dotąd był przekonany, że Olkiewicz nie ma pojęcia o żadnych książkach. A z literaturą wiąże go tylko codzienne używanie literatek. No, ale cóż? Ludzie się przecież zmieniają i każdy ma prawo do intelektualnego rozwoju. Poznań. Godzina dwunasta Starszy sierżant Arkadiusz Mazurek wskazał palcem na boczną ścianę kamienicy ozdobioną neonem Zwiedzajcie Zoo, przedstawiającym żyrafę, lwa i lisa. Zwierzęta namalowano na ścianie budynku, a później zainstalowano na nich kolorowe światła. Niestety neon nie działał już od ładnych kilku lat. Jak byłem mały... To jeszcze się świecił, powiedział policjant, gdy jego kolega, e, kierowca kapral Włodek Molenda, zatrzymał nyskę, wjechawszy bez ceregieli na chodnik. Co z tego, że obowiązywał tu zakaz zatrzymywania? Oni byli przecież z policji i nikt nie mógł im nic zrobić. Pamiętasz jaki był ładny? Nie pamiętam. Molenda pokręcił głową. Ja jestem Starnowa podgórnego. U nas nie było żadnych neonów, a do Poznania to nie jeździłem za często. Byłem w Zoo ze szkolną wycieczką i widziałem nawet lwa i jeszcze flamingi. Ale neona to żeśmy nie mieli. Ty tylko podświetlony napis Milicja na posterunku. A, no tak. Kto by tam w takim tarnowie chciał reklamować ogród zoologiczny? stwierdził sierżant, wysiadając z auta. Czekaj, tu na mnie szybko się załatwię i jedziemy dalej. Panie, tu nie można stawać! Z za pleców mazurka odezwał się jakiś stanowczy głos. Policjant się odwrócił. Starsza kobieta z parasolką w dłoni wskazywała na widoczny dobrze znak zakazu zatrzymywania jej postoju. Zresztą. Nie trzeba było być specjalnym znawcą drogowego oznakowania, żeby wiedzieć, że nie parkuje się na chodniku niemal na przejściu dla pieszych. Ale Mazurek był pewien swoich racji. Nie miał zamiaru zatrzymywać się w innym miejscu, bo tu miał najbliżej do punktu zurtu, czyli do zakładu usług radiotechnicznych i telewizyjnych, który mieścił się akurat przy ulicy Głogowskiej 61. A pani co? Z drogówki czy jak? rzuciło pryskliwie. Ja jestem z rady dzielnicy, odpowiedziała rzeczowo właścicielka parasola i dość dużego nosa. To niech pani napisze skargę nawet do samej rady narodowej. A teraz proszę nie przeszkadzać, bo panią zaraz aresztujemy za utrudnianie pracy policji w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Nie ma już żadnych rad narodowych, teraz są rady gminy i dzielnicy. Mnie wszystko jedno. Nie mam czasu na gadanie, bo wykonuję czynności służbowe w chwili obecnej. A co se pan myśli, że komuna się jeszcze nie skończyła i milicji wszystko wolno? Nie milicji, tylko policji. Poprawił ją, trzasnął drzwiami i ruszył przed siebie, zostawiwszy radną samą. To skandal, żeby tak się rządzić na naszych ulicach, krzyczała za nim. Ja do ekspresu poznańskiego napiszę o tym do ekspresu albo nawet do głosu numery rejestracyjne sobie zapiszę. Machnęła jeszcze kilka razy parasolką przed szybą, za którą siedział Molenda. Ten nawet nie podniósł wzroku na kobietę, bo miał zamknięte oczy. Jak wytrawny kierowca korzystał z każdej wolnej chwili, by złapać trochę snu. W końcu kobieta zorientowała się, że jej działania nie przynoszą żadnego efektu, bezsilnie pokręciła głową i ruszyła przed siebie w kierunku ulicy Strusia. Mazurek tymczasem pchnął drzwi do zakładu napraw sprzętu elektrycznego i wszedł do środka. Za ladą siedział ponury facet o wąsatej twarzy przypominającej nutrię. Na widok klienta uniósł spojrzenie z nadgazety i uśmiechnął się nieszczerze. Ja w sprawie mojego telewizora, wyjaśnił Mazurek wyjmując z kieszeni portfel. Miał w nim kartkę informującą o przyjęciu sprzętu do naprawy, pogrzebał w przegródkach i w końcu natrafił na kwitek. O yy, tu jest papier, proszę bardzo, położył go na ladzie. Facet ubrany w granatowy kitel, wstał, wziął kartkę do ręki i uważnie się jej przyjrzał. Telewizor, powiadasz pan? No, japoński i kolorowy oczywiście. Azjatycki szajs. Mruknął technik pod nosem i zaraz zniknął na zapleczu. Policjant, usłyszawszy to niezbyt pochlebne określenie, chciał mu odpowiedzieć, że się gówno zna na telewizorach, skoro dla niego kolorowy Japończyk to jest szajs, ale... Na razie nie miał komu tego powiedzieć. Jak ten gość wróci, to mu wygarnie, co sądzi o jego zawodowych kompetencjach. Ten jego telewizor to przecież bardzo dobry sprzęt, i Mazurek był z niego nawet dumny. Choć na razie się trochę popsuł, ale w końcu to porządna japońska robota, więc ta usterka nie mogła stanowić jakiegoś problemu dla zakładu naprawy. Kupił go dwa tygodnie temu na Łazarzu od pewnego gościa, który miał tam stragan z elektroniką sprowadzaną z Niemiec. Handlarz obchnął mu go po okazyjnej cenie trzech milionów złotych. Tak tanio, dlatego że odbiornik TV był już trochę używany i nie miał pilota. Ale Mazurek machnął na to ręką. Całe życie miał telewizor Neptun bez pilota i jakoś z tym żył. A ten japoński można było przecież obsługiwać też ręcznie, bo miał wszystkie przyciski na wierzchu. Tyle, że na razie nie dało się go obsłużyć, bo chwilowo nie działał. Przyniósł go do domu, podłączył do kontaktu i wcisnął przycisk włącznika, ale nic się nie wydarzyło. Telewizor nie ożył. Potem powciskał wszystkie inne guziki i dalej nic. Zawołał więc sąsiada Kalisiaka, który był już dwa razy w Niemczech Zachodnich i miał fachową wiedzę na temat obsługi nowoczesnego sprzętu. Kalisiak pochylił się nad telewizorem, powduszał przyciski, a potem walnął pięścią w pudło na górze. Niestety nic to nie pomogło. Pokręcił więc głową i podrapał się po łysinie. Jak dla mnie to on nie działa, stwierdził sąsiad. Tyle to ja widzę burknął mazurek, a chciałem go podłączyć do wideo wskazał na pudło odtwarzacza tej samej marki co telewizor odtwarzacz przynajmniej chodził, bo mazurek sprawdził go instalując u kalisiaka w mieszkaniu tam na próbnym pokazie obejrzeli. Jakiś film wojenny o Rambo, który walczył z Ruskimi w Afganistanie. Mazurek miał jeszcze jeden film o zupełnie innej tematyce, no ale tego nie mogli puścić ostatnio, bo Kalisiakowa pewnie dostałaby zawału, jakby <laughs> zobaczyła, co tam w tym filmie się wyrabia. No więc Mazurek miał nadzieję, że obejrzy tego pornola na swoim własnym telewizorze. Niestety ten był niedziałający. Mnie się widzi że sam nic tu nie poradzisz musisz go zanieść do zurtu niech go tam przejrzą w takiej aparaturze co jechała z Niemiec coś się mogło po drodze poluzować czy rozszczelnić i dlatego prąd przez kabel nie dochodzi do kineskopu stwierdził z miną znawcy Kalisiak Mazurek poszedł więc za radą kolegi i zawiózł telewizor na Głogowską tam sprzęt przyjęto i kazano mu przyjść za dwa tygodnie. Zasłona poruszyła się, i zaraz spod niej wynurzył się telewizor niesiony przez pracownika zakładu. Mężczyzna postawił go na blacie i się uśmiechnął, ukazując dwa wielkie, pożółkłe od nikotyny przednie zęby. To jest ten poklepał telewizor po obudowie. No, ma się rozumieć, że ten niezły sprzęt, co? Niezły to on był jakieś dziesięć lat temu. Co? Szajs, panie. Koreański szajs. Ja, jak? Koreański przecież. Koreańskie gówno. To taka produkcja dla ubogich prosto z Korei Południowej. Panie, on do naszej polskiej westy z pilotem to się nie umywa. Znaczy to badziew jest i tyle. Mazurek? Uniósł palec ku górze i zaczął nim wymachiwać zdenerwowany. Mam może i korański, ale jakość całkiem niezła. Pa pan się chyba jednak nie zna na telewizorach. Podobny do nutri facet znów wyszczerzył żółte zęby. Ja, panie szanowny, to na telewizorach zęby zjadłem, za przeproszeniem. I wszystkie znam, jak własną kieszeń. To wiem, co mówię. A z tego rzęcha to co najwyżej możesz pan se akwarium zrobić. Wystarczy tylko wyciągnąć kineskop i wkleić w jego miejsce szybę. Widziałem takie akwarium. Bardzo ładnie wyglądają rybki, jakby były w telewizji. Co pan pieprzysz? Ano, tyle, że on jest nienaprawialny. Powiedziawszy to, postukał palcem w ekran. Kineskop przepalony jest i dlatego telewizor chodzić nie będzie. To, to co ja mam teraz zrobić? Zapytał sam siebie Mazurek, ale technik miał na ten temat wyrobione zdanie. Zanieś go pan do szklarza. Zabijesz, kurwy syna. Nagle w oczach policjanta pojawiła się twarda determinacja. Już wiedział, co ma robić. Szklarza? Chcesz pan zabijać? Nie, tego gnoja, co mi sprzedał ten szmelc. Zanim go pan zabijesz, ja jeszcze poproszę 150 tysięcy. Za co? Przecież. Nie naprawiliście telewizora. Za rozebranie i złożenie, a poza tym za diagnostykę. Teraz masz pan przynajmniej pewność, że masz pan za co zabić sprzedawcę. Mazurek odliczył pieniądze, chwycił telewizor w obie ręce i ruszył ku drzwiom. Pracownik z urtu przytrzymał mu drzwi, uśmiechając się tak, jakby przed chwilą zrobił interes życia. Bo. Rzeczywiście jakiś interes zrobił. Przegląd telewizora i diagnostyka w tabeli wycen przypisane miały 20 tysięcy za taką usługę, ale że ceny rosły, a tabele były dość stare, więc sam naliczał opłaty. Do kasy trafiało zaś tyle, ile wskazywała tabela, a nadwyżka to był jego czysty zysk, który dziś w całości zamierzał przeznaczyć na piwo. Molenda, dostrzegłszy kolegę z telewizorem, wyskoczył z auta i otworzył boczne drzwi do przedziału aresztanckiego. I co? Naprawili? zapytał z troską. Gówno zrobili. Nic się na tej technice nie znają. to może do jakiegoś japońskiego naprawiacza by trzeba zaproponował kierowca. Nie ma u nas naprawiaczy japońskich. No, no tak, ale będą. W końcu Wałęsa zapowiadał, że niedługo będziemy drugą Japonią. — Może i będziemy, ale na razie jesteśmy gównianym krajem, w którym wszystko jest do dupy, łącznie z papierem toaletowym. Włożyli telewizor do środka, a kierowca zatrzasnął drzwi. — To gdzie teraz jedziemy? — zapytał Molenda. — Na łazarską kemelę. Muszę dopaść jednego gościa. Powiedziawszy to, sierżant poklepał się po kaburze swojego służbowego pistoletu P-64. Godzina dwadzieścia. Halo? Mariusz? Cześć. Coś się stało, bo wiesz, mam od cholery roboty. O której będziesz w domu? zapytała Wiktoria Łabęcka, a w jej głosie dało się słyszeć jakieś napięcie. On jednak tego nie zauważył. Był pochłonięty swoimi służbowymi sprawami, a ten telefon miał go wciągnąć w świat tych prywatnych. Na które w tej chwili nie miał czasu. Dopiero przed kwadransem przyjechał na komendę i za chwilę miał pójść do swojego szefa, inspektora Marcinkowskiego, żeby mu zreferować sprawę. Niby nic nadzwyczajnego z tymi obciętymi palcami, ale. Jeśli to się rozprzestrzeni, jeśli bandziory szantażują też innych agentów, na razie nie mieli na ten temat żadnych informacji, ale być może ci. Obcinacze palców dopiero rozpoczynali swoją karierę poborców w haraczy. Dlatego zamierzał rozpocząć śledztwo, do którego sprawa obciętych palców będzie tylko wstępem, a obejmie swoim zasięgiem inne miejsca w Poznaniu. Oprócz tego chciał jeszcze omówić kwestie zasadzki, bo skoro ci goście mają wrócić po kasę do restauratora, to jest duża szansa, że da się dojść po nitce do kłębka i załapać. Całą bandę. Mariusz nawet wymyślił, jak to zrobić. Przebierze się w cywilne ciuchy i poczeka na tych bandziorów, a potem wystąpi przed nimi jako kuzyn okaleczonego ajenta i zażąda rozmowy z ich bossem. W sumie prosty plan, tylko Marcinkowski musi go zaakceptować. Dlatego chciał wypisać sobie wszystkie argumenty za, czyli ułożyć rozmowę z szefem, który nigdy nie był chętny. Do ryzykowania bezpieczeństwa swoich ludzi. Ale Blacha był optymistą i liczył, że, że go przekona. Ale żeby to zrobić? Yy, jeszcze nie wiem o której, bo mam sporo roboty. Ale mniej więcej o ósmej czy o dziesiątej? Pewnie koło dziesiątej. Jak będę wracał, to zapukam do ciebie. Nie? Przerwała mu gwałtownie. Dopiero teraz zrozumiał, że coś się dzieje. Przecież Wiktoria nigdy nie reagowała tak gwałtownie. Yy, wiesz, no, mogę się postarać, żeby. Posłuchaj, muszę się z Tobą dziś zobaczyć. Koniecznie musimy pogadać. No, dobrze, oczywiście. Mam tu sporo roboty, ale postaram się jak najszybciej wrócić. To zrobimy tak. Od ósmej będę czekała u Ciebie w domu. No, pewnie. Odpowiedział uradowany. Skoro chciała czekać u niego, to znaczy, że nie jest tak źle. Ach, niepotrzebnie się przestraszył. A Wiktoria, jak to kobieta, miała po prostu jakiś swój kryzys. Może bolała ją głowa. W każdym razie, jak chce czekać u niego w mieszkaniu, to nawet lepiej. Tak, Wiki, czekaj na mnie. Postaram się przyjść jak najszybciej. Od ósmej czekam, powiedziała i przerwała połączenie. Jeszcze przez chwilę trzymał słuchawkę przy uchu. W końcu odłożył ją powoli na Widełki. Nie czuł się zaniepokojony, ale po raz pierwszy od czasu jak się poznali z Wiktorią, oznajmiła mu, że będzie na niego czekać nie u siebie, ale u niego. No, owszem. Miała klucze do jego mieszkania. Mieszkali w tym samym bloku, na tym samym piętrze, więc jako sąsiadka nawet powinna mieć te klucze. Tak na wszelki wypadek. Ale była nie tylko sąsiadką, była jego dziewczyną. Hmm. Poznali się przed rokiem, gdy Blaszkowski wprowadzał się do niewielkiego, spokojnego, służbowego mieszkania przy kościuszki. Ona w swoim mieszkała od kilku lat, dokładnie od roku 80, kiedy to jej mąż otrzymał lokal z kwaterunku. W 83 facet wyjechał z Polski na zachód, zostawiając ją z dwójką dzieci. Był działaczem podziemnej Solidarności, który został zmuszony do emigracji przez ówczesne władze. Wiktoria miała jechać wkrótce po nim do Niemiec. Mąż pisał, że się urządza. Że ma już mieszkanie, ale na razie jednopokojowe i pracuje nad tym, by załatwić większe. Problem tylko w tym, że jeszcze za mało zarabia i, i nie ma na większe pieniędzy. Początkowo pisał dość regularnie, ale po jakimś czasie listy zaczęły przychodzić rzadziej. W 1986 dostała ostatni list, w którym informował ją, że zamierza pojechać do Stanów, bo to kraj wielkich możliwości. Wiktoria napisała jeszcze kilka razy do męża, by w końcu otrzymać dwa swoje własne listy z niemiecką adnotacją, że adresat jest nieznany. Rok temu przysłano jej urzędowe pismo, w którym adwokat informował, że prowadzi sprawę rozwodową jej męża, a podstawą do orzeczenia rozwodu ma być trwały rozkład pożycia. Dlatego wzywają do potwierdzenia stanu faktycznego, czyli tego, że nie żyją ze sobą od 1983 roku. Podarła ten list i wyrzuciła do kosza. Dzieciom nic nie powiedziała. Mariusz był pierwszą osobą, której zwierzyła się, że jest w zasadzie rozwiedziona, choć oficjalnie nie ma tego na piśmie, ale. Jemu nie przeszkadzało to, że zadaje się z rozwódką. Nawet fakt, że była od niego starsza o 8 lat nie miał dla niego żadnego znaczenia. Zakochał się w niej niemal od pierwszego wejrzenia i po cichu miał nadzieję, że tego jej męża w tej Ameryce szlak trafi, a on będzie mógł się z nią ożenić. Na razie jednak musiał załatwić swoje służbowe sprawy, by ze spokojem móc iść na spotkanie ze swoją Wiktorią. — O, jesteś już! Z zamyślenia wyrwał go czyjś głos. Spojrzał w kierunku drzwi pokoju, w którym urzędował. Dostrzegł stojącego w progu szefa. Marcinkowski? Czterdziestoletni, mierzący 180 centymetrów blondyn o starannie wygolonej twarzy i wysportowanej sylwetce, ubrany w popielaty garnitur, przypominał modela z niemieckich katalogów reklamujących męskie ubrania. Od pewnego czasu Zamiast koszul zakładał pod marynarkę cienkie golfy, które sprawiały, że nie wyglądał na urzędnika, ale na sportowca, który właśnie wysiadł z wyścigowego auta. Mariusz wstał z zabiórka. Yy, Melduję, że właśnie przyjechałem i chciałem tylko opracować szczegóły i pójść do pana inspektora, żeby wszystko zreferować. Jakie szczegóły? Zdziwił się Marcinkowski. No, w sprawie tego faceta, co mu chcieli palce. Ech, Marcinkowski machnął ręką. To w zasadzie może poczekać do jutra. Tak mi się zdaje, że nic w tym pilnego. No niby nie. Facet nie umrze, chyba. Ma obcięte dwa palce, więc raczej nie ma szans się odmeldować do świętego Piotra. Jutro chcę z nim pogadać, bo dzisiaj nie nadawał się do mówienia. No dobrze. To jakby co? Jutro się melduj. A teraz chodź. Zapraszam do mnie. Mariusz wyszedł z biurka i założył wiszącą na oparciu krzesła dżinsową kurtkę. A o co chodzi? Zapytał, zaciekawiony, bo nieco dzień sam naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego zapraszał go do siebie i to osobiście, a nie przez sekretarkę. Zaraz się dowiesz, rzucił Marcinkowski, lekko się uśmiechając. Właściwie? To nic się tu nie zmieniło w tym pokoju, powiedział, rozglądając się wokół. No nie. Blaszkowski też omiótł spojrzeniem niewielkie pomieszczenie. Stały w nim cztery biurka, dwa pod oknem, a jedno na prawo od drzwi. Prócz tego była tam jeszcze szafa na akta o kilku odsłoniętych półkach i z zamknięciem na dole, a pod przeciwległą ścianą, na lewo od drzwi. Stała szwedzka ława rozdzielająca dwa mocno wysiedziane fotele, których młodość przypadała na drugą połowę lat 60. Wszystkie te meble można było spokojnie wpisać do rejestru policyjnych zabytków. Ale mamy przecież nowe radio. Mariusz wskazał na stojący na okiennym parapecie radiomagnetofon Kasprzak, który dwa lata temu zastąpił wysłużone radio stereo Amator. Yy, no i na słomiance nie ma już talerza. Marcinkowski spojrzał na ścianę, na której przez całe lata wisiał biały talerz okolicznościowy z orłem otoczonym wieńcem i mieczem w tle. Dodatkowo zdobiły go pozłacane litery układające się w napis 30 lat MO i SB. Gdy Fred Marcinkowski przyszedł do wydziału pod koniec lat 70. i dostał miejsce za biurkiem, które dziś należało do Blaszkowskiego, talerz już tu wisiał. – Co się z nim stało? – zapytał inspektor. – Spadł i się potłukł. Fred uśmiechnął się pod nosem. No tak, symbole dawnej, zamkniętej już epoki nie mogły przecież patronować pracy dzisiejszych stróżów prawa. Wtedy, gdy on zaczął służbę, powieszony na ścianie talerz musiał tam tkwić, bo nikt nie odważyłby się go zdjąć, choć… Żaden z pracujących wówczas w tym biurze ludzi nie należał do admiratorów służby bezpieczeństwa i entuzjastów przyjaźni między milicją a resortem. A dziś? Proszę bardzo. Wystarczyło tylko szerzej otworzyć okno, by wiatr zmian mógł zdmuchnąć talerz należący do słusznie minionych czasów, pomyślał Marcinkowski wychodząc na korytarz. A gdzie jest Teo Siolkiewicz? Zapytał, odwracając się do podążającego jego śladem podkomisarza. A diabli go wiedzą, był ze mną na starym rynku, a potem się gdzieś zawieruszył. To znaczy, nie wrócił ze mną do komendy, bo coś tam bąknął, że jeszcze musi załatwić jakąś sprawę i dojdzie piechotą. Fred pokiwał głową. Znał Olkiewicza od pierwszego roku. I dobrze wiedział, że jego podwładny zawsze chodzi własnymi ścieżkami. Szczególnie wtedy, gdy zwietrzy okazję, żeby wpaść gdzieś na kielicha podczas pracy. Dziś jednak jego nos go zawiódł. Gdyby wrócił z Blaszkowskim, nie musiałby węszyć za alkoholem po mieście. Marcinkowski przycisnął klamkę do sekretariatu, przez który przechodziło się do jego gabinetu. Siedząca za biurkiem pani Jadwiga, sekretarka odziedziczona po poprzednim szefie wydziału, która pracowała w komendzie od czasów ostatniego malowania ścian, czyli gdzieś od połowy lat siedemdziesiątych, uśmiechnęła się na widok przełożonego. E, panie inspektorze, komisarz Brodziak i komisarz Mariański już są, a Olkiewicza nigdzie nie mogę znaleźć, zameldowała. Teoś, jak się znajdzie, to się znajdzie. A na razie, niech nam pani zrobi cztery kawy i kieliszki też poproszę. Do koniaku? zapytała, żeby uściślić zamówienie. Nie, panie Jadwigo, kieliszki do wódki, nie będziemy przecież koniakiem wznosić pożegnalnego toastu. -poż pożegnalnego? zdziwił się Blaszkowski. O co tu chodzi? Zapytał sam siebie, ale gdy weszli do środka wszystko zrozumiał. Dwaj oficerowie, którzy czekali w środku, natychmiast podnieśli się z krzeseł. Rudowłosy Brodziak uśmiechał się, jak zwykle szczerząc białe zęby. Mariański, jego kolega z roku w szkole milicyjnej, w szczytnie brunet o lekko kręconych włosach, wyglądał jak zatroskany królik. Chyba naprawdę mocno przeżywał odejście ze służby swojego starego kumpla. Bo ta wódka i to zaproszenie do gabinetu szefa to było pożegnanie Mirka Brodziaka, faceta... Dzięki któremu Mariusz Blaszkowski trafił do pracy w tym budynku w 85 roku. Nowy to myśl, godzina 14.50. Prokurator Brygida Bocian odgarnęła opadający na czoło kosmyk jasnych włosów, po czym palcem poprawiła okulary, które zsunęły się jej z nasady nosa. Zmarszczywszy ciemne brwi o naturalnym, niepodkreślanym kredką kolorze, w skupieniu studiowała teczkę wypełnioną aktami. Pomalowane delikatną różową szminką usta były zaciśnięte, jakby mogło to jej pomóc, w lepszym zrozumieniu zapisków sporządzonych przez podkomisarza Pikuę. Ten siedział naprzeciw pani prokurator, udając pewną obojętność, ale. Prawda była taka, że się denerwował, o czym świadczyły kropelki potu na jego skroniach. Gdy poczuł, że strumyk zaczyna spływać mu po policzku, sięgnął szybko po kraciastą bawełnianą chusteczkę i otarł nią twarz. Co? Gorąco? zapytała prokurator, przenosząc spojrzenie z akt na oficera. No, tak, trochę bąknął, otarłszy ponownie czoło. Wkurzała go! Ta baba, mimo że na początku, gdy się poznali, nawet mu się spodobała, jak na prokuratorkę, była całkiem ładna, a jej niebieskie oczy robiły wrażenie na mężczyznach. Na nim też zrobiły. Pół roku temu, gdy po raz pierwszy ją zobaczył, pomyślał, że to wreszcie jakaś pozytywna odmiana w tej. Zatęchłej prowincjonalnej prokuraturze w Nowym Tomyślu. Dotychczas siedzieli tam sami starcy, mocno zanurzeni w rzeczywistości PRL-u. Młoda dziewczyna, która pojawiła się tu prosto po studiach, była, jak zapowiedź, zmian. I rzeczywiście, zmiany nastąpiły. Brygida Bocian miała zupełnie inną filozofię podejścia do pracy niż jej starsi koledzy. Oni Chcieli mieć święty spokój i marzyli tylko o tym, by w miarę bezstresowo dociągnąć do emerytury. Dlatego nie czepiali się, nie drążyli, nie wyszukiwali niedociągnięć. Robili to, co zawsze, czyli niewiele. Z nią było inaczej. Widać było, że jej naprawdę zależało na wynikach. Wymagała od oficerów, żeby ich robota była wykonana w sposób perfekcyjny, tak. By nikt nie mógł się doczepić do prowadzonych przez nich śledztw. Ale policjanci byli przecież tylko ludźmi i nie zawsze im się udawało. Szybko więc zniechęciła do siebie i swoich metod funkcjonariuszy z posterunków podległych nowotomyskiej prokuraturze, którzy zaczęli szczerze tęsknić za starymi, dobrymi czasami, kiedy to nikt na nich nie naciskał, nie wymagał. — I nie, poganią jakby w tych aktach było wszystko w porządku — postukała palcem w zapisaną odręcznym pismem kartkę — to by nie było panu gorąco, bo... — Wie pan, dlaczego się pan denerwuje i poci z tego zdenerwowania? — Ja panu powiem, bo tu nie ma nic, a to znaczy, że żeście nic nie zrobili — podkomisarz pikuła, Poczuł się dotknięty do żywego. Jak to? Nic nie zrobili. Przecież byli na miejscu popełnienia przestępstwa, zabezpieczyli ślady, przesłuchali nawet świadka, kierowcę fiata, kobietę, która zatrzymała się na tym parkingu i odkryła zwłoki, a potem pojechała do pniew na komisariat i zgłosiła sprawę? Kobieta na parkingu znalazła dodatkowo jeszcze palec. Po czym go zabezpieczyła, to znaczy zawinęła w papier od kanapki. O no, fakt, że trochę był zatłuszczony przez masło, ale i tak to nie miało żadnego znaczenia. Chciała dobrze, więc się postarała, a że przy okazji łażąc między truposzami zadeptała wszystkie ślady. No, przecież to nie jej wina. Ona się na procedurach nie zna. Nie, nie uczą tego w szkole na lekcjach przysposobienia obronnego. Choć powinni mówić uczniom, jak się należy zachować, gdy znajdą się na miejscu popełnienia przestępstwa. Ale na kiepski system edukacyjny w naszym kraju policja wpływu żadnego nie ma. Więc dlaczego ona się czepia? O, przepraszam bardzo odparł oburzony podkomisarz, żeśmy zrobili wszystko, co w danych warunkach się dało zrobić. Mamy protokół z zabezpieczenia miejsca zdarzenia, mamy zeznania świadka. Który nic nie widział, znaczy nie widziała, przerwała mu prokurator. A, a co niby miała ta pani widzieć, jak, jak ona przyjechała tam już po zabiciu tych dwóch? Ja, jakby przyjechała wcześniej, to by nie była świadkiem, tylko kolejnym zabitym, znaczy się zabitą. A co z identyfikacją? Nawet nie wiemy, kim są ci zabici. No, skąd niby mamy wiedzieć, jak oni nie mieli przy sobie żadnych flepów, znaczy się nie mieli dokumentów? Nic nie mieli, na podstawie czego by się udało ich zin, znaczy zidentyfikować. Prokurator Bocian spojrzała na niego uważnie. Siedzący naprzeciw mężczyzna miał krótkie ciemne włosy, przysypane na skroniach lekką siwizną. Okrągła twarz sprawiała poczciwe wrażenie, choć w tym momencie przykryte autentycznym oburzeniem. Nie wyglądał na pewno na kapitana Żbika, który z łatwością rozwiązuje wszystkie zagadki kryminalne za pomocą swojej nieomylnej intuicji. Raczej był typem gminnego urzędnika, co to siedzi za tym samym biurkiem od trzydziestu lat. Już dawno przestało mu się chcieć cokolwiek, co wymagałoby wyjścia z biura. Pan kończył szkołę oficerską w szczytnie? zapytała naraz z zupełnie innej beczki. Powoli? pokręcił głową. A czemu się pani pyta? Tak, z ciekawości. Odpowiedziała, lekko się uśmiechając. Dostrzegł, że ma bardzo ładne usta i piękny uśmiech, ale nie dał się nabrać. Wiedział już, że nie da się z nią zaprzyjaźnić. Byli wrogami i trzeba ją było traktować jak przeciwnika, czyli być bardzo ostrożnym. Ech. Ja na szkoły oficerskie i na studiowanie to, to czasu nie miałem. Zaraz po szkole średniej poszedłem do milicji i w tej milicji 20 lat przepracowałem, aż doszłem do stopnia starszego chorążego sztabowego. A jak przyszła wolna Polska, to zo zostałem w policji i jak już były te nowe stopnie, to mnie jakoś. Zaszeregowali na pierwszy oficerski stopień. To, to, co? Miałem się nie zgodzić. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl